Czy poniższa tabela reprezentuje wartości funkcji liniowej? No zobaczmy. Jak x jest równe minus 7, to y jest równe 4. Jak x jest równe minus 3, to y jest równe 3 i tak dalej. Zajmijmy się najpierw tymi pierwszymi dwoma punktami i zobaczmy, o ile tutaj zmienia się x, a o ile zmienia się y. Czyli o ile tutaj zmienia się x. To się oznacza takim symbolem delta x najczęściej. Delta to jest taka gre grecka litera. I to oznacza właśnie zmianę x, czy też przyrost x. No więc od minus 7 do minus 3, to x wzrósł, wartość x wzrosła o 4, czyli tutaj delta x jest równe plus 4. A ile jest równe delta y dla tych dwóch punktów? No, od 4 do 3, to y zmalał o 1, czyli zmiana y jest równa minus 1. Czyli ten stosunek delta y przez delta x. Jest równy minus 1 przez 4. No i jeżeli ta tabela ma reprezentować wartości funkcji liniowej, to dla dowolnej pary punktów ten stosunek powinien być zawsze równy tyle samo. No to sprawdźmy, jak jest dla innych par punktów. Weźmy kolejne dwa punkty: od minus 3 do 1, no to delta x jest znowu plus 4 a y od 3 do 2, no to znowu maleje o minus 1. Czyli znowu ten stosunek jest równy tyle samo. Minus 1 przez 4. Zobaczmy jeszcze kolejną parę punktów tutaj. Od 1 do 7, no to x wzrósł o 6, czyli delta x jest równe plus 6, a od 2 do 1, no to y zmalał o 1, czyli jest znowu delta y jest równa minus 1. Czyli teraz dla tej ostatniej pary punktów tutaj, tego kawałka tabelki, dla tego punktu, przedostatniej linijce i tego punktu w ostatniej linijce, delta y przez delta x jest równe minus 1 przez 6, bo tym razem delta x jest równe 6. Czyli widzimy, że jest inne niż dla tych pierwszych dwóch par punktów. To oznacza, że ten stosunek delta y do delta x nie jest stały. Jak nie jest stały, to znaczy, że ta funkcja nie jest liniowa. Czyli odpowiedź na to pytanie brzmi, nie, ta tabela nie reprezentuje wartości funkcji liniowej, dlatego że stosunek delta y przez delta x nie jest stały tutaj dla tych punktów napisanych w tej tabeli.